To jest wzmacniacz Eltra ATS360. Przyszedł do mnie do serwisu i zachowuje się w taki sposób, że nie reaguje na żaden z klawiszy. Najprawdopodobniej uszkodzony jest układ resetu układu scalonego mikroprocesora, który steruje całym urządzeniem. Tutaj mamy schemat tego układu reset. Mamy dziennik napięcia, oba rezystory były uszkodzone. Ten miał rezystancję kilka mega ohmów, a ten ponad 200 kilo. Tranzystor niestety był uszkodzony. No i tutaj jest kondensator elektrolityczny, którego ESR był dosyć duży, dlatego go wymieniłem. I to na tą nóżkę tutaj reset podaje nam impuls 3V. I na tym polega jego działanie. No i układ resetu został wymieniony. To jest ten rezystor, ten tranzystor oraz ten kondensator. One w momencie załączenia dają impuls 3V na nóżkę reset, a potem napięcie to opada do 0V. Zobaczmy, czy wymiana się powiodła. Tak. Działa. W czasie testów okazało się, że nie zawsze amplituner się włącza. Dlatego pomierzyłem rezystancję na wszystkich stykach, na tych mikrostykach. Okazało się, że wybrane mają mniejszą rezystancję otwartego styku, czyli tuner MW minus IP5 i sprawdziłem na schemacie, co jest odpowiedzialne za tłumienie styków, jaki kondensator. Okazało się, że tym kondensatorem był C21. On wygląda tak. Widać, że jest uszkodzony i jego pojemność to 20 pikofaradów, a powinien mieć 300. Teraz muszę to wymienić i przetestować ten tuner jeszcze raz. Do kondensatora w przełącznikach, jak mówiłem, określona grupa włączników zachowywała się inaczej aniżeli pozostałe, w związku z czym po analizie widzimy tutaj kondensator C31, który należało wymienić. Po wymianie kondensatora redukującego drgania styków wszystko chodzi stabilnie, bez żadnego problemu. Przełącznik źródeł, wyboru źródeł też działa. Wyłączenie amplitunera do trybu standby niemal natychmiastowe. Załączenie układu. Jeszcze do wymiany były tutaj żarówki. Ktoś założył jedną diodę i dwie żarówki na inne napięcie 7V. Były popalone wszystkie elementy, dlatego normalne żarówki 12V wstawiłem. Jeszcze kilka słów w sprawie tego ciemnego placu tutaj. Tutaj jest zamontowany, ale od drugiej strony akumulator do podtrzymania pamięci tunera i nastaw. On tutaj był wylany, stąd te ciemne miejsce na płytce drukowanej. No, przysporzyło też to trochę problemów układu elektrycznemu, ale okazuje się, że druk na drugiej stronie nie jest powyżerany przez kwas akumulatora. Więc urządzenie nadaje się do montażu i oddania klientowi. Oryginalny akumulator podtrzymujący pamięć tunera oraz nastaw jest niedostępny w handlu. Wstawiłem inny zamiennik. Ma się dobrze. Spełnia swoją funkcję.
Tak wygląda kondensator z tego wzmacniacza. I tak go czyta miernik. Nie bądźcie zdziwieni, jeżeli wasze wzmacniacze mające ileś tam lat, 20-30, nie chcą pracować poprawnie. No ten kondensator tu akurat zagrażał zwarciem dla zasilacza. Po prostu w czasie przeglądu trzeba na to zwrócić uwagę i ewentualnie wymienić. Bardzo nieeleganckim sposobem jest klejenie kondensatoru z zasilaczu na klej gorący. Bardziej profesjonalnie jest wykonać odpowiednią płytkę drukowaną i za pomocą odcinków przewodów połączyć ją z płytą główną. Co w tym urządzeniu wzmacnia sygnał? Są to układy Philipsa TDA1514A. Pamiętam, że w latach 90. na tych układach budowałem kilka wzmacniaczy i nawet dosyć przyjemnie grały. Tutaj mamy regulator barwy dźwięku sterowany przez procesor i selektor źródeł. Polski w tym wzmacniaczu jest chyba tylko zasilacz. Reszta jest od Philipsa, łącznie z procesorem. No i tunerem, bo zapomniałem o tunerze. Wzmacniacz podłączyłem do dwóch testowych głośniczków. Niestety jest nieprzyjemny dźwięk w momencie załączenia. Robimy sobie głośniej, tu jest regulacja. Możemy podbarwić bas lub go zdjąć. Sopran też. I możemy także zmienić sobie balans lewy, prawy kanał. Wszystko działa. To tyle. Urządzenie działa. Wystarczy je teraz złożyć i oddać klientowi. Zostało wykonane tylko to, co sobie klient życzył. Miałem polecenie nie szaleć i zrobić tylko to, co konieczne. Wedle życzenia. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Na razie.